Podwyższenie, podwyższenie stawki VAT od 1 kwietnia, nomen omen w Prima Aprilis, no jest bardzo smutnym Prima Aprilis, bo to tak naprawdę uderza w najuboższych, no bo każdy musi kupować żywność. Więc dopóty, dopóki ta ta grupa się nie zorientuje, na przykład głosująca dotychczas na trzecią drogę, no to ja jakiejś radykalnej zmiany bym bym nie oczekiwał. No a z drugiej strony jest też taki mechanizm psychologiczny, że w sondażach ludzie lubią deklarować się jako wyborcy tej formacji, która akurat rządzi. No to jest też taki takie zjawisko. Więc ja tutaj z pokorą uważam, że. Trzeba wykonać swoją pracę, trzeba być zjednoczonym, trzeba wypracować program, trzeba stać po stronie ludzi, trzeba pokazywać, że mamy rozwiązania i ciężką pracą ludzie się bogacą i to myślę, że w sondażach też działa.